Po 163 latach rosyjski port we Władywostoku zostaje otwarty dla chińskich jednostek. Tymczasem Pekin zaczyna upominać się o dawne terytoria i przypomina o tym, aktualizując swoje mapy. Czyżbyśmy byli świadkami strategicznej gry Chin, które chcą zyskać od początku ataku Rosji na Ukrainę? Cześć, nazywam się Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Dziś Was serdecznie zapraszam na materiał poświęcony portowi we Władywostoku, który po 163 latach zostaje otwarty dla Chin. Dwa aspekty, jakie poświęcę w tym filmie, to historia Władywostoku oraz co to oznacza w geopolitycznej układance na świecie. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału oraz zostawiania lajków pod naszymi materiałami filmowymi. No to zaczynamy! Władywostok nie jest przykładem miasta z historią ginącą w mrokach średniowiecza. Do połowy XIX wieku tereny dzisiejszego kraju przymorskiego były bardzo rzadko zaludnione, głównie przez tubylcze ludy mandżurskie. Dopiero w 1858 roku Primorie, jak mówią Rosjanie, pojawia się na kartach dziejów i staje się przedmiotem rywalizacji chińsko-rosyjskiej. Wtedy to na mocy tzw. traktatu ajgujskiego Rosja poszerza swoją strefę wpływu na Dalekim Wschodzie. Primorie miało jednak pozostawać pod wspólnym zarządem obu rywalizujących mocarstw. Szczęśliwie dla interesów Rosji za kierowanie bieżącą polityką we wschodnich częściach imperium odpowiadał jeden z najsprawniejszych dyplomatów tamtego okresu, Mikołaj Murawiów-Amurski. Plan generała gubernatora Murawiowa był dość prosty. Na niezamieszkałych dotąd ziemiach zapoczątkować rosyjskie osadnictwo i móc w późniejszych negocjacjach z Chinami używać argumentów przeważających obecności ludności rosyjskiej na spornych terenach. W ten wykorzystywany do dziś przez Rosję sposób postąpił Murawiów-Amurski, sprowadzając żołnierzy osadników z przelodnionych wsi zachodniej Rosji, czyli ziemi dzisiejszej Polski, Ukrainy i Białorusi. Jeszcze w 1858 roku zostaje założone miasto Chabarowsk, zaś dwa lata później na mapie pojawia się Władywostok. Nazwę tego miasta możemy tłumaczyć jako władać, panować nad wschodem. Murawiow inspirował się istniejącym już wtedy na południowej rubieży Imperium Władykaukazem. W roku 1880 Władywostok otrzymuje prawa miejskie. Impulsem do rozwoju nowo założonego miasta było rozpoczęcie budowy kolei transsyberyjskiej. Co ciekawe, symboliczną pierwszą łopatę wbito właśnie we Władywostoku, a uczynił to carewicz Mikołaj, przyszły car Mikołaj II, ostatni władca z dynastii Romanowów. Na początku XX wieku liczba ludności znacznie przekroczyła 100 tysięcy. Czasy zawieruchy rewolucyjne były dla miasta niezwykle ciężkie. W latach 1917-1922 Władywostok kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk. Rządzili tu biali interwenci, ententy, organy różnorakich efemerycznych republik, aż w końcu jesienią 1922 roku władzę na dobre przejęli bolszewicy. Warto zaznaczyć, że Władywostok był ostatnim miastem w Rosji, które poddało się czerwonej władzy. W czasach radzieckich miasto stało się bazą floty pacyficznej ZSRR. W związku z tym zostało ono zamknięte dla obcokrajowców, którzy nie mogli tu przyjeżdżać aż do 1991 roku. Lata 90. nie były łaskawe dla Władywostoku. Miastem rządziły mafie, a krwawe strzelaniny stanowiły część codziennych kontaktów biznesowych. Szczęśliwie ten okres definitywnie zakończył się. Od lat 2000 Władywostok nieprawdopodobnie szybko rozwija się i bogaci przede wszystkim dzięki zintensyfikowanej wymianie handlowej z Koreą, Chinami i Japonią. The close contact and guidance between Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin serve as powerful engines for the development of relations. Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi said the close relationship is done with a strategic long-term intention that sets an example for major power relations. W obliczu rosnącej izolacji na arenie międzynarodowej Rosja decyduje się na historyczny krok. Po 163 latach rosyjski port we Władywostoku zostaje otwarty dla chińskich jednostek. Od 1 czerwca Władywostok będzie funkcjonować jako chiński port tranzytowy. To strategiczne miejsce w północno-wschodniej Euroazji, największy rosyjski port na Oceanie Spokojnym z roczną przepustowością kontenerów na poziomie prawie miliona TEU. Stanie się kluczowym punktem dla chińskiego transportu towarów. Otwarcie Władywostoku nie tylko umożliwia Chinom dostęp do kluczowego portu, ale również otwiera drogę do Morza Japońskiego dla północno-wschodnich regionów państwa środka. W świetle izolacji Moskwy spowodowanej wojną z Ukrainą, takie posunięcie sugeruje przesunięcie równowagi na korzyść Chin jako dominującego partnera w relacjach chińsko-rosyjskich. Co równie istotne, mimo izolacji międzynarodowej, Kreml coraz bardziej polega na Pekinie.
Część analityków zaczyna również uważać, że Rosja może stopniowo stać się wasalem Chin. Wydaje się zatem, że otwarcie portu Władywostok dla państwa środka to bonus wynikający z wojny na Ukrainie. Otóż w Chinach coraz głośniej dochodzą głosy, że Rosja nie zwróciła jeszcze ziem zagarniętych w czasach dynastii Qing. Pekin zaczyna się przy tym upominać przede wszystkim o wspomniany Władywostok, wydając nowe przepisy dotyczące treści map, które wymagają dodania starych chińskich nazw do obecnych rosyjskich nazw geograficznych. Usunięcie to niektórzy interpretują jako sygnał chińskich aspiracji terytorialnych względem tych regionów. A co przy tym ukrywać, że od początku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego relacje chińsko-rosyjskie znacznie się zacieśniły, udowadnia to informacja, którą podał chiński generalny urząd CEU. Jak się bowiem okazuje, przedstawiciele Pekinu poinformowali, że port Władywostok zostanie dodany do listy portów tranzytowych dla krajowego transportu towarów. Decyzja ta oznacza, że po 163 latach Rosja ponownie otwiera port, który jest kluczowy dla chińskiej logistyki. Jest to bowiem miejsce, które zostało przekazane Imperium Rosyjskiego przez dynastię Qing w 1860 roku. Dodatkowo rosyjski port we Władywostoku to miejsce o kluczowym znaczeniu dla chińskiego handlu. Wszystko dlatego, że dzięki zniesieniu restrykcji chińskie jednostki będą mogły przewozić swoje towary, skracając dystans o blisko 1000 km. Wszystko zatem wskazuje na to, że ta decyzja Moskwy to skutek rosnącej izolacji Rosji przez państwa zachodnie oraz efekt niepowodzeń na wojnie z Ukrainą. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego materiału. Zapraszam na kolejne filmy na naszym kanale. Hej!